Obiecuję, daj, obiecuję, to a potem z tego. Właśnie z tego. No to czego chcecie? Żeby z tego było coś, a nie chuj. I żeby Polska była Polską. W Sejmie protest rolników rozgrzał wszystkich posłów. W dupie macie rolnictwo. My z rolnictwem byliśmy za pan brat. Tak byliście za pan brat, że teraz ludzie strajkują. Wypad, gnojowniku. Putin skorzystał z okazji i udzielił wywiadu amerykańskiemu dziennikarzowi. Czy zaatakuje pan Polskę? Polsce? A na co mi Polsza, jak tam rolniki strajkują? Zobacz pan, w Rosji porządek, nie trzeba się użerać z nikim. Czyli to plotki? No wiadomo, że plotki. Poza tym Polska współpracowała z Hitlerem. Już w ogóle mi się odechciewa tam jechać. Chociaż w sumie Bałtyk lubię. W zimie zimno, w lecie woda też jak lód. Co on kurwa oszalał? Hitlera to może jeszcze ktoś uwierzy, ale że Bałtyk zimny? Przecież to idealna temperatura. Czego żądają rolnicy? A żeby ukraińskie zboże poszło tam, gdzie rosyjski okręt wojenny Moskwa. Skąd taka niechęć polskich rolników do ukraińskiego zboża? Otóż, moi drodzy, okazuje się, że polski rolnik musi dostosowywać swoje produkty do szeregu bzdurnych wymogów Unii Europejskiej, a ukraiński rolnik nie musi, bo ma wojnę. Stąd między innymi bardziej opłaca się kupować zboże ukraińskie, bo wiadomo, może i nie spełnia wymogów, bo nie musi, ale za to tanie. Czy wszystkie wymogi Unii Europejskiej są złe? Tego nie wiem, bo nie umiem czytać, ale zakładam, że nie wszystkie. Największy problem to to, że przepisów i papierologii jest po prostu za dużo. Na negocjacje z rolnikami wyruszyli przedstawiciele rządu.